Cześć, dzisiaj będzie materiał o zasilaczach, a tak naprawdę o zasilaczach, które warto kupić w cenie do 250 zł i na przykład, które omijać z daleka. Lecimy. Tak wspomniałem, tym razem skupimy się na zasilaczach do kwoty 250 zł, czyli bardziej tym segmencie budżetowym, tak? Czyli takim, którym generalnie kupimy zasilacze do mocy 500, 600, a nawet 700 W z certyfikatem 80 plus brąz bądź 230 V EU. Oczywiście w tym momencie też pokażę Wam, czego raczej nie kupować, i to dotyczy na przykład tego modelu, który tu jest za mną, ten z czerwonym wentylatorem, czyli Mars Gaming. Oczywiście tu jest filmik gdzieś na górze, który był ostatnio kręcony z jego testem, także wiemy, że takie modele omijamy szerokim łukiem, nie są one najlepszym rozwiązaniem, nawet do tych najtańszych zestawów. Słuchajcie, tutaj skupimy się na mocach od powiedzmy około 500 W do 700 W. Generalnie będą to modele z niezależną regulacją napięć oraz konwerterami DC-DC na stronie wtórnej. Chińskie bądź japońskie kondensatory. No, chcielibyście tajwańskie kondensatory, więc taki tutaj mamy raczej wybór, raczej tutaj nie poszalejemy. Czy będzie modularne kablowanie? No słuchajcie, w tej cenie też generalnie można by coś takiego znaleźć, aczkolwiek jest kilka modeli poza tą piątką, którą Wam pokażę, które też można rozważyć i które też są w całkiem fajnej cenie, jak na przykład ten Modecom, który tutaj stoi za mną, i myślę, że jest to całkiem fajna konstrukcja, a tym bardziej, że już ją gdzieś tam trochę badałem i wypada całkiem przyzwoicie jak na swoją cenę, więc nie ma tutaj narzekać. Także lecimy z rankingiem, będę bardziej pokazywał Wam to, co wypluje nam porównywarka Ceneo. I na tej podstawie będziemy oceniać i będę Wam mniej więcej omawiał, co te zasilacze sobą prezentują. Od razu powiem, nie jest to jakaś lista uporządkowana, są to dość losowe modele i bardziej będę się sugerował mocą znamionową niż tym, co będzie na pierwszym miejscu, a tym, co będzie na ostatnim miejscu. Podam głównie 5 jednostek, które są najbardziej warte uwagi, oraz kilka jednostek, które dodatkowo można gdzieś tam jeszcze rozważyć, bo są to dość ciekawe modele i nie powinniśmy się ich bać zakupić i użytkować. Także lecimy. Dobrze, zaczniemy sobie na spokojnie, czyli od zasilaczy do kwoty 150 zł. Oczywiście są to modele przeznaczone bardziej do zestawów ze zintegrowaną kartą graficzną bądź też zestawów biurowych. Tutaj mam dwie propozycje. Jedna to jest LC Power LC6350V2.3 o mocy 350 W. Słuchajcie, ciekawy model, przede wszystkim tani, ponieważ kosztuje na cenę najtaniej około 126, no około 130 zł. W morale przesadzili 145 zł, także można to kupić taniej z wysyłką. Słuchajcie, model jest dość budżetowy, ma okablowanie może bez oplotów, jedynie kabel ATX jest w oplocie. Ciekawostką jest to, że zasilacz posiada jeden konwerter DC-DC na linii 3V i dzięki temu zalicza wszystkie moje testy. Słuchajcie, testowałem ten zasilacz na Etihadu, oczywiście rzucę Wam linkiem pod opisem, pod materiałem wideo w opisie. Za te pieniądze nic lepszego nie znajdziemy i jest to zasilacz całkowicie bezpieczny. Przede wszystkim jeszcze można dodać, że kondensatory mamy tajwańskie Capscon oraz Tipo, więc jak najbardziej sprzęt godny polecenia. A nawet zrobiłem test z RTX-em 3070 i wiecie co? Zasilacz dał radę. Także to widać, że jednak ma tam schowany jakiś mały potencjał. Taki mały, ale wariat, można powiedzieć. Drugi model, który też mogę Wam polecić, jest to zasilacz już z regulacją grupową naszego rodzimego producenta
czyli jest Lentium PC Elementum E2 SI450W. Oczywiście to również ma certyfikat 80+, wersji 230V EU, czyli odpowiednik 80+ brąz na 115V. Generalnie też ciekawy zasilacz, tym razem regulacja grupowa, chińskie kondensatory. Myślę, że za te pieniądze też można się na niego pokusić. Jest to około 159-150 zł. Tak, tutaj mamy dalsze oferty. Także myślę, że w tej kwocie te dwa zasilacze będą najlepszą propozycją. Trzecią propozycją to już jest model. Modele w okolicach 200 zł. 200 zł możemy liczyć już na nieco więcej. Przede wszystkim możemy już znaleźć konwertery DC-DC, co jest bardzo ważne. Dobrym przykładem tutaj jest Lentium PC Vero L3 500W, czyli jedna moc oraz tajwańskie kondensatory EU, czyli sprawność wysoka do 89%. Mamy fajne płaskie, czarne, taśmowe okablowanie, naturalnie konwertery DC-DC, no i kondensator TIPO. Oczywiście wszystko mamy z gwarancją 3 lata. Na dzisiaj ten zasilacz znajdziemy w okolicach 194-200-205 zł i myślę, że to jest też bardzo dobra cena. Zresztą no sami wiecie, bardzo fajny zasilacz, solidny, a jak się coś stanie, to z gwarancją też nie ma problemu. Słuchajcie, kolejny model, przejdziemy sobie już do trochę większego budżetu, czyli zasilacz do około 250 zł. Co możemy się spodziewać w tej kwocie? No cóż, tutaj znajdziemy już jednostki o mocy nawet nie tyle co od 500 W, ale nawet 600 czy 700 W. Ciekawym modelem oczywiście tutaj jest Seasonic A12 700W. Oczywiście tak powiecie, że S12-3 jest nieco lepszym modelem i tak macie tutaj rację. Natomiast jeżeli szukacie troszkę wyższej mocy, tak jak tutaj 700W, to A12 jest modelem w tej kwocie najmocniejszym, więc ciężko tutaj znaleźć czegoś innego. Model oczywiście z niezależną regulacją napięć. Też go testowałem na IT Hardware. Oczywiście też Wam linczek podkleję w opisie pod materiałem wideo. Też jest na kondensatorach TIPO 85-105 stopni. 3 lata gwarancji, słuchajcie. Dodatkowo też ma certyfikat sprawności 80+, 230 V EU. No i czarne, płaskie taśmy. Generalnie zasilacz bardzo ciekawy, fajny i godny polecenia. Zasilacz obecnie kupimy za około 253 złote. Słuchajcie, kolejną perełką ciekawą, na którą się natrafiłem, co prawda nie testowałem jeszcze tego zasilacza, generalnie ciężko go na razie zdobyć, jest Asus TUF Gaming 650B, czyli 80+ brąz, konwertery DC-DC. I co ciekawe, Asus chwali się tutaj komponentami klasy militarnej, półpasywną pracą wentylatora, co w przypadku zasilaczy z certyfikatem 80+ brąz i sprawnością, jaką tutaj zasilacz oferuje, czyli do 88%, to jest naprawdę, można powiedzieć, ewenement na skalę światową. Dodatkowo mamy tutaj 6 lat gwarancji. Słuchajcie, no w zasilaczu za około 250-270 zł to jest naprawdę najwięcej i najdłuższy okres gwarancyjny, więc tym bardziej, mimo tego, że tak może trochę w ciemno, ale z tego co widzę po zasilaczach Asusa, raczej tam tanizny i dziadostwa nie ma pakowanego. Są to zasilacze raczej bardzo dobrze zaprojektowane. Dodatkowo mamy tutaj duży wentylator, bodajże 130 bądź 135 mm. Podobny jak w Strixie. Zasilacz obecnie znajdziemy za około 279 zł na Allegro. Oczywiście troszkę ceny nam tutaj poszybowały do góry, jak za brąza one te po takie 400 czy tam prawie 500 zł
to raczej nie kuście się na to, raczej tutaj warto poczekać i poczaić trochę lepszej ceny. Słuchajcie, wspomniałem jeszcze o modelach, które dodatkowo warto gdzieś tam zwrócić na nie uwagę, które też są bardzo dobrymi jednostkami i do nich należą na przykład Seasonic S12-3, którego też testowałem, jak i na moim kanale, gdzieś tutaj zaraz podeślę Wam linczek, oraz na portalu ithardware.pl. Niezależna regulacja napięć, czyli tak jak w Vero L2, tajwańskie kondensatory i przede wszystkim 5 lat gwarancji. Także jest jakaś karta przetargowa, która daje nam troszkę więcej od serii A12. Bardzo fajny zasilacz, jeżeli to jest cena 226 zł, to myślę, że jak najbardziej można śmiało brać ten zasilacz i każdy będzie z niego zadowolony. Kolejnym ciekawym zasilaczem to jest Be Quiet System Power 9 o mocy 500 W. Słuchajcie, jest to zasilacz, który co prawda kosztuje troszkę więcej, aczkolwiek nawet podobnie 208-220 zł. Zasilacz jest z konwerterami DC-DC, też bardzo fajny, bardzo ciekawy zasilacz, który też można oczywiście jak najbardziej rozważyć pod kątem kupna. Test tego zasilacza znajdziecie na moim kanale, oczywiście linczek będzie też w opisie. Kolejną ciekawostką to jest zasilacz Modecom, to jest zasilacz, który widzieliście na początku materiału wideo. Mam go u siebie. Powiem Wam, że w tej kwocie jest to jedyny zasilacz z częściowo modularnym okablowaniem. Zasilacz ma 120 mm wentylator, płaskie taśmowe okablowanie i od razu tutaj uwaga, konwertery DC-DC i całkiem niezłe kondensatory, na pewno nie chińskie. Tak naprawdę są japońskie, ale oczywiście no nie mówimy tutaj o Nihikonie, Rubikonie czy Hemikonie, raczej są to kondensatory bardziej poziomu kondensatorów TIPO, także jak na tą półkę cenową jak najbardziej ok. Certyfikat 80+, brąz 230 EU i słuchajcie, no jak za cenę około 212 zł za model 500 W z modularnym okablowaniem, to myślę, że też warto się zastanowić. Oczywiście jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć test tego zasilacza. Myślę, że jestem w stanie go wykonać i zaopiniować Wam, czy jest to faktycznie dobry model. Ja już go testowałem, wiem jak wypada. Powiem Wam, że jak najbardziej przyzwoicie, tym bardziej, że cena za niego nie jest zła, a model z stałym okablowaniem kupimy za około 180-190 zł, więc jakby ktoś chciał coś zaoszczędzić, to jak najbardziej można. Słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Generalnie są to zasilacze, które warto, na którymi warto się zastanowić, które są dobre i bezpieczne. Oczywiście nie kupujemy takich wynalazków jak w ostatnim moim materiale wideo Mars Gaming, które są całkowicie, że tak powiem, ogolone z połowy komponentów i raczej nie potrafią oddać swojej pełnej mocy. Kabelki są bardzo cieniutkie, no i przede wszystkim są niebezpieczne, tak? Więc takie zasilacze omijamy. Także tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jak materiał się podobał. Naturalnie nie zapomnij o subiku, koniecznie z dzwoneczkiem. No i oczywiście zapraszam też na moje materiały na portalu IT Hardware. Tam też poczytacie kilka fajnych testów, nie tylko zasilaczy komputerów, ale i chłodzenia, czy nawet zasilaczy UPS. Na razie, cześć!